Siemaneczko, jestem Petem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj siedzimy sobie przyjrzeć do Nadzierżawie, którą widzieliśmy w tym sezonie. Taka jest odpowiedź, że nie ma czasu nawet się przywitać tak porządnie, tylko już w czasie pracy. Lecimy z tematy, no bo wiadomo, jest opór, jest konkretna robota, jest... No, czasu zbytnio to nie ma. Kupione nasionka, przywieźli mi nasionka, ton, 2 tony 100. Dlatego jest 40 tysięcy na koncie, więc nie ma tragedii. Lecimy, musimy tutaj jedno pole zdarzyć przyżytem. Tutaj też się zastanawiać w ogóle tego przyżyta, to się nie dozią, bo tutaj by mi pasowało też przyżyto. Nie, zobaczymy. Szczerze, wszystko na spontanie, wszystko na robotę robimy, tak żeby wszystko ogarnęli. Ni gnojowicy, ni nawozu, ni nawany podkorzeń. Zobaczymy, dam zaraz świeżo we wrześniu, w październiku, przepraszam, tutaj nawóz, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko finalnie. Załane, dlatego to jest poprzek, bo to jest myślę załane po poprzedniego właściciela, to powiedzieć, dzierżawcy, którego bym właśnie dał, gościa, którego bym właśnie dał dzierżawdo. Więc tak sobie będzie to trochę się poradzić. Miała być upawka z tego pola i lubiło się, ale z braku czasu trzeba lecieć już bezpośrednio z tą robotą. Jeśli jest stawiona firma, to wiadomo, że ona też to poprawi dobrze, więc będzie można sobie to elegancko ogarnąć. Więc wszystko tutaj na spontanie. Dzisiaj taka akcja na szybkości, żeby tylko mieć możliwość nagrania, bo jest 4 lipca. Jest to chyba na czwartek, jak się nie mylę, bo już na piątek, już nawet nie pamiętam, na kiedy ja to nagrywam, tak podejmując. Więc trzeba trochę troszeczkę nadgonić tych filmików. Chciałem tak, żeby właśnie te wakacje jak najmniej siedzieć w kompie, ale się okazuje, że więcej wychodzi. Z tego tam dzieciaki przyjeżdżają siostry, no ale to już nie raz mówiłem na odcinku. 37 tysięcy na koncie. Myślę, że to będzie przedostatni odcinek raczej z września. Nie, przepraszam, nie przedostatni. Odcinki z września jeszcze kukurydza i jeszcze padło mi siewy pszenicy, no więc taka jeszcze będzie akcja właśnie na odcinku, bo pszenica też musi być zasiana na odcinku. Plany pozmieniały się jednak, uzgodniłem w agencji, pytałem się czy mogę nie leczać nic teraz, nic na zimę po właśnie polu, przy tam gdzie będzie staba halałkowa. Zgodzili się. Jakiś tam mniej więcej, tylko że mówi jeszcze większość tych pól, które pan ma, no zasiał, tamte może nic tutaj nie zrobimy. Więc tak robimy, żeby się zawsze wszystkie pola, które już będziemy mieli, więc no troszeczkę jestem w dupie pod tym względem, no ale co zrobić, no jednak lepiej wiecie, zgłosić to w agencji i powiedzieć jak sytuacja stoi. Chciałem kawałek pola manować później, więc tak wychodzi. Trzeba być, jak to się mówi, jak najbardziej uczciwym pod agencji, no bo agencja nam pieniądze i płacę z dopłat. Więc no, będzie ciekawie, powiem szczerze, pod względem teraz wszystkiego. Więc tak, dwa odcinki jeszcze i widzimy się na październiku. Na październiku będziemy jeszcze siać pewnie coś. Czekajcie, jest coś na październiku w ogóle do siewu? Tak sobie na szybko myślę, bo wiecie. Okres siewów, pszenica jest na październiku, to może w październiku będzie mi się wysiać, to na październiku te pszenica się nie wiem, dobra? Czyli jeszcze tylko jeden odcinek będzie związany z właśnie kukurydzą tylko, i to w skrócie macie, więc nie ma tragedii, więc na pewno nie ma tragedii na październiku, no to w październiku będziemy mieli tylko to. Żeby mam nie zabrać. Ten się w pszenicy. Tylko. Tak na szybko myślę i pewnie jakaś tam łąka czy coś pewnie do koszenia będzie. Zobaczymy jak to w tym finalnie wyjdzie. Więc to macie. No i wiadomo, później po październiku już będziemy się widzieć wtedy na... Że państwa, no właśnie kuziwa, słowa mi brakuje. Na macu. Na macu. Bo nic na sprzedaż nie mamy teraz, niestety. Tak wyszło, jednak wszystko te nasze inwestycje pochłonęły trochę pieniędzy. Więc teraz nie mamy nic do sprzedaży. Ale myślę, że następny sezon już tak będzie, że będziemy tego, że zatrzymać. Tego przężyta.
Więc będzie dość ciekawie. Tak się zdaje bynajmniej. Tak bynajmniej moje mniemanie to będzie. Aktualnie wyjdzie, to zobaczymy. Nie będziemy stać z pieniędzmi, bo to już nie bywa. Więc na pewno fotowoltaika to kiedy do sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. W styczniu daje spłaconą fotowoltaikę całkowicie, więc jest luksus. Będziemy mieli 14,5 tysiąca. Proszę? 13,5 tysiąca będziemy mieli do przodu. Kredyt ziemi był wzięty kiedy? Lipcu. Do lipca. To wchodzi nam w lipcu, to będzie zajmiał kredyt z ziemi. Dobra. Wiecie, pora się popatrzeć, jak to mniej więcej wygląda sytuacja. Żebym wtedy po prostu wiedział co i jak. Więc nie ma takiej. Przeniesiona idzie niemiłosiernie dużo na właśnie to pole, nie wiem. Takie, trochę podkręciłem tego zboża. Wiadomo, no ale myślę, że troszeczkę mniej. No nie szło, ale jednak troszeczkę tego zboża dziwię. No mam myślę, że wtedy chociaż ktoś tam lepiej to uda, odda w plonie. Zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Jestem ciekaw. To jest taka fajna pole, bo to jest taki fajny zasłok. Czy ten zasłok będzie zaraz trzeba też obawić sobie, ale długość jakoś na sobie będziemy jeździć. Gdzie? No na GPS-ie tak jeździmy, to nie ma tragedii. Jak to wszystko będzie elegancko wychodziło. I tak czy tak będzie wszystko bardzo dobrze to zrobione. Powiem szczerze, teksturki siewu zajebiste. Manie luksus. Pasują mi jak nie jedne tekstury, które były. Ja się taką teksturę o kim chciał sobie wymienić. I myślałem, że jeszcze lepiej niż dotychczas. Na tym farmingu. To trochę kombinować z tymi modami, z tymi teksturami, z tym wszystkim, no bo wiadomo, teraz na pół roku wychodzi, nawet nie z pełnym pół roku wychodzi nam jakie pół roku, przepraszam, 4-5 miesięcy wychodzi wychodzi farming dwudziestka piątka, więc no tutaj to już będziemy mieli naprawdę już bliżej jak dalej tej premiery dwudziestki piątki, no bo co, tu już się dążyli czas 14-12, chyba za równe, chyba 5 miesięcy coś tego typu, tak cię na szybko, więc wiecie, no nie ma tragedii, teraz trzeba troszeczkę nadrobić. Mówię, że teraz chcę te gospodarstwo ciągnąć codziennie, będę mi jak ile dam radę, bo wiadomo, że będą mogli, że taki dni, że nie będę jednak tego odcinka, ale będę starał się jak najbardziej nagrywać codziennie, tak jak teraz praktycznie codziennie nagrywam. I fajnie to jest odbiorze. Przez was. Dziękuję serdecznie za to, że wam pasuje to właśnie gospodarstwo po... Przepraszam, po ojcu miałem powiedzieć, po gospodarstwo edytacji. Więc fajnie, fajnie, bo jest na kogo tworzyć, tak? Fajnie się to po prostu robi. Jak ktoś chce to oglądać, chyba was dużo chce obejrzeć właśnie tych odcinków właśnie z tej serii, więc jestem zadowolony z tego powodu. Naprawdę luks. I chwała wam za to. No teraz tak, tu sobie jeszcze przejdziemy. Wiem, powiem trochę realnie i nad granicami te itd. Czy nie będziemy takie szczegóły dzisiaj, bo w którym jestem. Powiem tak, na cito muszę to wszystko robić, ponagrywać. Im więcej zrobię, tym więcej na pewności, że... Bo na mnie chcę tak nagrać, żeby chociaż tego 15 lipca 15 20 lipca, żeby chociaż mieć spokój, bo później to muszę narobić do... Nie! Na dzień 20, muszę zrobić do 10, 11 bodajże sierpień, więc no kurwa, no takiego luzu nie będę miał, tak pan mówiąc. No ale jednak chcę to no, poragrywać. Wiadomo, że będę takim przerwami, bo 15... Czekajcie, zaraz mam mi zrobię. Jest czwartek, piąty, 17, 12, więc 12 szefa przyjeżdża. Czyli chyba panu w tym dniu, ciemnacie. Na 3 dni dzieciaki zostawia do 21, 2 sierpnia, więc no, wiecie, no to teraz mam ten, wiecie, jeszcze dzieciaki będą to jeszcze wieczami, ewentualnie będę próbował nagrywać. No ale wiem, że szwagier przyjeżdża z kolei o... Pierwszy, trzeci, coś w tym stylu sierpnia,
więc muszę nagrać na ten tydzień, na te półtora tygodnia muszę mieć na przykład nagrane odcinki, więc to też muszę mieć naprawdę, no muszę to zbilansowane, naprawdę. Sam nie wiem, jak to będzie kurwa zrobione przeze mnie. Bo chcę naprawdę zapnąć ten, mieć te wakacje zrobione pod względem nagrywek, tak, by mieć te powiedzmy te 60 odcinków, 62 odcinki, powiedzmy od lipca zaczynając, od 1 lipca do końca, do ostatniego sierpnia mieć te odcinki codziennie, aż to popali, to zobaczymy. Później myślę, że jakoś tam, wiadomo, sezon, sezon, bo teraz już są sianokłosy, ja myślę, że już teraz skończyłem te sianokłosy w tym tygodniu, chociaż też nie wiem. Ja tam, no, ten to już odcy byście widzieli, to na pewno będziecie widzieć pod tym względem. Mnie ta pogoda trochę kłóciła tę sytuację, więc no, różnie to bywa. Czekajcie, bo ja tak pojechałem, teraz nie wiem, czy mi starczy w ogóle nasion tutaj w drugą stronę. To mnie zastanawia, ale chyba powinno, jak pojedziemy na gospodarstwo, sobie ewentualnie wysypiemy. Nie wiem, ile minut tego odcinka będzie. Nie ukrywam, przez to, że właśnie też troszeczkę źle robię. Tak sobie pomyślałem teraz. Bo co mi z tego, że ja nagram sobie odcinek, a i tak później będę siedział i nie wiadomo ile czasu, żeby to ogarnąć przed samą robotnikiem teraz, co robiliśmy w poprzednim odcinku i zarówno z ścianokłosami. Skosiłem jedną łąkę i dowiozłem tam dwa orzutniki, orzutnik i ogórnika. Później musiałem siedzieć i ogarniać. To suma summarum nie jest... To jest za szybko. Więc musiałem to dokończyć ta etapu z odcinkiem. Ogarnąć, podsumować, więc wiadomo, to już mi pół godziny, 40 minut doszło więcej roboty. Da się na kosy tak nie zrobiłem, nie skosiłem. Skosiłem tylko tą gazę w tym obłędniku, co już rzucaliśmy, właśnie pod się w pszenicy. Jęczmienia, przepraszam, kurwa, już nawet nie wiem, co tam będę siał w ogóle. To wszystko. Czekajcie, muszę popatrzeć na it's jęczmen. Hej. A bo to? Tam owsa chyba nie było. Czy teraz był owiec? Nie, tam była soja. No to mianowicie tam będzie owiec. Właśnie tam co była teraz soja i będzie leniazgo. No teraz nie mam pola pod owiec. Nie mam pola pod owiec, więc to będzie teraz idealnie. A więc nie ma tragedii. Kazie, bo tak kurwa naprawdę klikam już na niebo pies. Nie no, teraz powiem szczerze, ten case z tą wodą aktywną i z tym silnikiem zajebiście wygląda. Ale powiem szczerze, tak sobie teraz myślę, przez to natłok prac tego czasu nagrywania, szczerze, myślę, że to chodzi ostatni sezon, bądź przedostatni sezon tego silnika, tego zestawu. Bo już naprawdę jest on zajebisty zestaw, bo nie powiem, jest naprawdę zajebisty ten zestaw. Ale już no, patrząc na to, że natłuk tych roboty, natłuk tych siewów, no to powiem szczerze, że jest za mały ze strzeli. I on nawet tego kombajny teraz tak myślę, bo kombajny mam ile? Drugi sezon? Kombajny jeszcze chyba jeden sezon będę chciał pociągnąć bizonkiem. Ale powiem, ale gdzie dostanie teraz bizon, czy tych hektarach, które teraz mamy. Współczuję mu, bo teraz licząc około 10 hektarów, tak gdzieś ostatnio liczyłem sobie na szybkości. Chyba 10 czy 11 hektarów chyba ogólnie całego gospodarstwa, mogę powiedzieć, dzierżawami. Więc powiem szczerze, no jest kuźwa na wybór. Wiadomo, że to jest 1 do 1 niby, ktoś mówił, ale powiem szczerze, że no kuźwa, ciężko mi to jest wyobrazić, że to jest 1 do 1. Bo wiem, że w Farmingu to było 4 do... 1 do 4, jak powiedzieć, 1 hektar randu, było 4 hektary farmingowe. Tutaj niby wszyscy twierdzą, że to jest hektar do hektara. Ciężko mi stwierdzić, bo teraz patrząc racjonalnie, w takim areale jeżdżę już takimi sprzętami, że to jest głowa mała. Powinno się robić 115 koni na 11 hektarowego sprzedawca.
Ja wiem, bo ja mam gospodarstwo 15 hektarowe. Mam 75 koni, no ale 75 koni. A nie mam kuźwa ciągnika 15-konnego jak w tym momencie teraz. Chyba spierniczy jest na gospodarstwie, więc musicie mi przymknąć na to oko. Czemu mi nie łapie tych nasionek? Jak mnie tu drażni? Oczywiście musicie mi zawsze sobie poradzić, no bo jak kuzi pan inaczej, nie chcę mi się tu podpinać. Znaczy nie chcę mi się odwagi teraz brać i ogarniać, żeby tak sobie i będzie elegancko tak samo. Więc nie troszeczkę tak to jest troszeczkę. O kurwa, zapomniałem, to jest taka górka. To jest tak trochę dziwnie moim zdaniem przeliczane, bo jak możesz mieć teraz 11 hektarów, no 6-4 hektarów, to jeszcze powiedzmy, że może być tyle, tak? Takie ciągniki i tp i td. No jednak kuźwa, to mam w życiu realnym 4 ciągniki z napędem i plus jeden ciągnik poczciwą 30, jak ja w tym przypadku. I nie zdążę wyrabiać się z heterali zabobieniem tego seru. No to jest troszeczkę nie halo. Więc patrząc, ja to liczę hektary 1 do 4, 4 do 1, tam 1 do 4, jak tak zatarzał. Więc 1 hektar tego to 4 hektary farmingowe, powiedzmy. No bo kuźwa, no nie wierzę w to, że tu jest, jak tu jest hektar, już wam mówię. Pokazuje mi. No kurwa, pokazywało mnie tutaj, pokazuje mi. To jest hektar 20. I to jest kuźwa kawał pola. No byśmy teraz mogli zobaczyć, ile mniej więcej mamy tego pola. Hektarów, no naprawdę jest dość sporo tego hektarów. Z chomułek, około 11 hektarów mamy ogólnie pól teraz. Więc powiem szczerze, no takie 11 hektarów pól, więc takie sprzęty, to naprawdę trzeba była czapki z głów. I jeszcze taką oborę, wydajność, wasz zapas, do tego zboża sypiołe pojebane, no bo to inaczej tego nie nazwać nie można. Więc no... Zajebiście to, nie? No patrz, to przy to za to kończymy? Powinniśmy dokończyć. No, dokończymy. Dzisiaj teraz już nie nagram więcej, bo na pewno już mnie boli, bo pyski owiem. Na pewno już odcinka nie nagram. No, ale chociaż mniej więcej sobie gotuję, to tak zrobić, tylko kredzę. Aż miałem pani patent, miałem nie firmę, tylko miałem wynająć ciągnik z jedną maszyną. Powiem, że mój ciągnik tutaj go by nie uciągnął, żaden ciągnik. No ale jednak zrezygnowałem z tego pomysłu. No bo on spalił sobie ten pomysł później na nową inwestycję w gospodarstwie. Więc jednak zrezygnowałem z tego powodu. Więc teraz tylko muszę tak, ten obornik, który mam, teraz zaorać sobie na zimę. Tak mi by pasowało. A może odkę kolei sobie nawiemnąć? Tak samo. No. Chyba też tak trzeba nie zrobić. Odkę kolei sobie cześć. Bo nic innego nie wymyślę. Szczerze mówiąc. Nie wymyślę. Nie ma bata. No bo jeżeli odkę kolei sobie na to zjeżdżą. Poplun. Tymi maszynami budowlanymi. No to jeszcze pali je 6. Bo my główny plon mi zniszczyli, no to by mi trochę lipę. Ale te poplony, no jednak dobrze, ten silnik jeszcze mam od znajomego, który powiedział mi, że mógłby mi go sprzedać. Tylko że dość spora cena, bo 3,5 tysiąca. Ten nie wsiewać, który widzieliście właśnie na wsiewaniu poplonu. No i mnie tak w sumie suma korci. No 3,5 tysiąca to suma nie jest duża. A jednak też mi troszeczkę roboty ułatwi, by nie było. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie teraz wyjdzie. Tak naprawdę. Bo tak sobie myślę po prostu. Myślę, jak sobie to wszystko ogarnąć, żeby to miało, wiecie, miało coś więcej. Ręce i nogi. To gospodarstwo. Tutaj
A powiem szczerze, jeśli teraz pójdzie ta halałkowa, no i teraz, przepraszam, nie zieba mu noga, dwie halałkowe, bo jednak się dogadaliśmy z firmą i no jednak tutaj będzie, będą dwie halałkowe, jedna będzie przejazdowa, druga będzie otwarta, tak powiem, bo mówię, na maszyny jako takie przyczepa czy coś, to jeszcze pali, jeszcze nie powinno mi się ani nic dziać, więc dwie halałkowe. Chyba, że to gadam się jeszcze z tym odnośnie tych dzieli. Więc cały koszt inwestycji raz 2, czyli zamiast 110 muszę dać ile, żeby mam nie zabrać? 220 tysięcy. Po 220 tysięcy muszę dać za właśnie dwie halełkowe. Zwróci mi się to. Zwróci mi się, bo ja będę miał spokój z właśnie nastawianiem kombajnu na zimę, ze zbożem i z maszynami, więc będzie to laleczka. Tak naprawdę mówiąc. Więc mnie to bardzo w tym momencie cieszy. No ba, nie przedłużam dzisiejszego odcinka, byłoby to na tyle. Jaki odcinek się spodobał, zostawcie w górę komentarz, linki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.